Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Słuchajcie, cuda się zdarzają i ja mam dzisiaj wolne. Aplauz! Godzinka 6.49, jakby ja nie śpię od 6. To już jestem wiek, wiecie. Chodzenie spać z kurami i wstawanie ze słońcem. Pau! No niestety, ale to ma swoje plusy, jakby zobaczcie ile mamy razem wspólnego dnia. Zaczynam nagrywać o 6.40, więc... 50 w sumie prawie, ale still. Będzie fajowsko, więc zaczynamy ten dzień! Dzień dobry! Teraz się położyłam na sekundkę i mam ten taki tryb, że jakby nastała cisza, to bym zasnęła. Więc w dupie wstajemy. Cześć, kochanie. I tak się u nas zaczyna dzień. Zaczynamy od tulasków, kończymy na pozytywnej muzyczce. Pamiętajcie, że żeby być tak pozytywnym w życiu jak ja, trzeba sobie życie ułatwiać i na przykład nastawiać się od samego rana. Dlatego też ja codziennie rano puszczam sobie jakąś fajną nutkę, żeby miło zacząć dzionek. Moi drodzy, jeszcze 10 minut chillu i wstajemy. Ktoś widział mój telefon? Boże, zawsze ten sam problem. Dobra, nadszedł ten moment, że trzeba zjeść jakieś śniadanie. Ja ze śniadaniami zawsze mam największy problem, bo nigdy nie wiem, co chcę zjeść. Z jednej strony zjadłabym coś na słodko, z drugiej strony na słono, z trzeciej strony już wszystko mi się przejadło. I tak to właśnie wygląda. Wiecie co, ja ogólnie jestem team lato, ale jedyna rzecz, za którą kocham zimę, to jest to, że mogę wychodzić w piżamie. W sensie, no teoretycznie w piżamie mam pod spodem. Ale nikt o tym nie wie. Teraz wiedzą wszyscy, ale nikt nie wiedział. Dobra, już jest godzina 9. Nie wiem, kiedy ten czas zleciał, ale okej. Najwyższy czas się ogarnąć. Także... idę się ogarniać. Dobra, ja już jestem ogarnięta. Słuchajcie, wpadła do mnie babcia z wizytacją. Podarowała mi świąteczny sweter. Rozumiecie? Ona specjalnie przyjechała, czy nie specjalnie, pewnie przyjechała też do miasta. Ale przyjechała z tym sweterem do mnie, żeby mi go dać. No Jezu, kocham ludzi, którymi się otaczam. Zaczynając od mojej babci, kończąc na moich znajomych i przyjaciołach. Naprawdę, po prostu... dziękuję wszystkim, którzy mnie otaczają, bo jesteście przewspaniałymi ludźmi, serio. Dobierajcie sobie dobrze znajomych, bo oni mają was pchnąć w górę, a nie w dół. W związku z tym, że ostatni mój filmik na temat tej rasy miał miejsce 3 lata temu, a dużo się zmieniło, pies mi urósł, problemów przybyło, więc stwierdziłam, że nagramy sobie dzisiaj jeszcze raz taką świeżą część, jak to z tymi czałczałami w końcu jest, bo wbrew pozorom, że dużo ludzi mówi, że jest super, no bo wiadomo, dla każdego właściciela jego pies jest najlepszy. Ja na to dzisiaj spojrzę trzeźwym okiem troszkę bardziej, bo faktycznie mój poprzedni filmik też był taki, że o, słodko pierdząco, wszystko jest fajnie i tak dalej. Jest fajnie, ale jest też niektórych wad sporo, więc sobie dzisiaj o tych wadach porozmawiamy. Nawet nie wadach, po prostu powiem wam pokrótce, jak to z tymi psami jest. Od początku, czyli od hodowli. Kochani, ja wiem, że to jest kontrowersyjny temat. Muszę go, wiecie, tutaj troszeczkę podkręcać, żeby chciał z nami siedzieć. Musicie sprawdzać hodowlę i ta hodowla, żeby pies był w 100% rasowy, musi pić z ZKWP FCI. Musi. I to w ogóle nie podlega dyskusji. To nie jest na zasadzie, żeby się tym chwalić, że macie rasowego psa. To po prostu daje wam gwarancję, że w trzecim pokoleniu nie wystąpił owczarek niemiecki i całe zachowanie waszego psa jest inne niż powinno być normalnie, czy wygląd. Bo takie psy też akurat wśród czałczałów to tak widać, jak jest pies mieszany, że to jest szok. Osobiście mogę polecić hodowlę, z której jest Kylo, czyli Maxim Canis. Jeżeli chcecie czegoś więcej się dowiedzieć, napiszcie do mnie, odpowiem. Pierwszą wadą, największą i najważniejszą jest to, że psy te cierpią na różne schorzenia zdrowotne. Między innymi jedną z takich podstawowych chorób wiadomo, że jest dysplazja, nie? Tyle, ile ja pieniędzy wydałam na badania na dysplazję, w sensie RTG, jakieś prześwietlenia, tomografy i tak dalej, to naprawdę nawet nie chcę liczyć, bo było tego bardzo dużo, a po prostu zrobiło mi się przykro. U nas na szczęście wszystko jest w porządku. Te badania były po to, żeby dmuchać na zimne, bo Kyle jak był mały, to uciekała mu tylna łapka do środka. Teraz już wiemy, że wszystko jest ok, wpisane w papiery też ma, że ma czyste stawy, więc Kyle, można powiedzieć, że jest bardzo zdrowym psem. Musicie być tego świadomi, biorąc tego psa
że może Wam się tak przytrafić, że ten pies będzie chory i trzeba będzie go wyleczyć. Także pierwsza z podstawowych chorób to są właśnie dysplazje różnego rodzaju. Inne to na przykład etropium. Etropium to jest taka choroba, w której oko, powieka zawija się do środka, bardzo pies przy tym łzawi i bardzo często te oczy są do operacji po prostu. Trzeba naciąć tą powiekę, wyciąć i żeby on tam już mógł nie łzawić. Chociaż ja powiem to, co mówią wszyscy przy każdych filmikach o jakiejkolwiek rasie, czyli to nie jest rasa dla każdego. Ale akurat pod tym się podpisuję, to naprawdę nie jest rasa dla każdego. Tutaj trzeba się wykazać bardzo dużą cierpliwością, bardzo dużą ilością miłości po prostu, bo to jest tak uparte stworzenie, słuchajcie, że naprawdę ogrom cierpliwości w tą stronę idzie. To nie jest tak, że to jest głupi pies i jego nie da się niczego nauczyć, nie. One są inteligentne na swój sposób, aczkolwiek tutaj ta tresura faktycznie nie jest tak łatwa i tak szybka jak w przypadku innych ras typu owczarek, malina czy różne inne takiego typu border collie i tak dalej. Tutaj faktycznie trzeba troszeczkę więcej czasu im poświęcić. To nie jest wykonalne, bo ja sama jestem przykładem, że da się. Kajla naprawdę potrafi sporo. My tak samo się mówi, że nie wiem, że one wiecznie ciągną, że ogólnie, że ciągną, że są niedobre i tak dalej. Nie, jakby tutaj akurat wychodzi z praca z psem. Ja tutaj osobiście mogę się pochwalić, że podołałam tutaj w 100%, jeśli chodzi o wychowanie, bo Kajlo jest pozbawiony agresji. To jest kolejna wada tych psów, one mają predyspozycję do agresji, jeśli są źle socjalizowane. I Kajlo nie ciągnie na spacerach, on jest odwoływalny, on ogólnie no, bardzo się słucha, naprawdę, ten pies jest, no cudowny jesteś, no, daliśmy radę, piona, no, pięciska. Tutaj sobie świetnie z tym poradziliśmy, jedyne z czym nie dałam rady, to jest kwestia ludzi obcych. Kajlo nie lubi obcych, to nie jest na zasadzie agresji, on po prostu nie ukrywa tego, że ma niechęć do obcych ludzi. Kolejna sprawa, która może nie być fajna dla niektórych ludzi, jest to, że one nie są zbyt wylewne w uczuciach. Jakby u Kajla w hodowli jest bardzo dużo przypadków, które lubią ludzi i są bardzo wylewne w uczuciach, lubią się przytulać i tak dalej. Kajlo takim psem nie jest. On ma swoje dni, swój czas, kiedy przyjdzie się przytulić, ale to jest chwila, moment i jakby that's all. On ma swoją podłogę, on sobie śpi na tej podłodze, on nie potrzebuje jakichś większych czułości. A jak ma ochotę na czułości, to przyjdzie tutaj i po prostu się przytuli, czy tam coś zrobi, nie? Kolejna sprawa to są właśnie te dźwięki. Jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tymi dźwiękami, które on wydaje, one mogą denerwować. Nie każdy czałczał je wydaje, aczkolwiek większość. Mlaskanie, chrumkanie, chrapanie, ciamkanie, wszystkie te dźwięki, one są po prostu takie, tak po prostu mają. Swoją niechęć między innymi przez to wyrażają, dlatego też on tutaj nie jest zadowolony, że musi tu siedzieć, więc podarujemy mu z tej okazji szynkę. Dziękuję. Jeszcze mamy. Aha, brudzą. No co wam powiem? No jakby to jest chodzący magnes na piach. Po spacerze trzeba za każdym razem odkurzać mieszkanie, bo wszystko się go czepia. Jedyny plus tego psa jest, znaczy jedyny plus, to brzmi strasznie, ale plus między innymi tego psa jest taki, że on nie śmierdzi. Czałczały nie śmierdzą, jeżeli są zadbane. Oczywiście, jeżeli nikt nigdy nie mył swojego czałczała, pies ma już 5 lat, to wiadomo, że będzie walił, ale zadbany czałczał nie śmierdzi. Czy ja coś jeszcze mam powiedzieć na Twitter? Brudzi ściany, brudzi meble, brudzi wszystko. Generalnie, jeżeli jakieś dziecko chce przekonać swoich rodziców na czałczała, to nie puszczajcie im tego filmu, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest tak szczerze powiedziane od serca, że oni się mogą nie zgodzić, między innymi przez ten syf na chacie. Czy ja tego nie wiedziałam, jak się decydowałam na niego, że będę lecieć non-stop na odkurzaczu, chociaż w pewnym momencie, czy w pewnym sensie się domyślałam przez sierść. Nie? Ale kwestia brudzenia ścian, no to jest katastrofa. I to jest na takiej zasadzie, że on gdzieś wyjdzie, pobrudzi się, napije się i zaczyna się trzepać. Mamy brudne ściany, brudne meble, brudne lustra od szaf, także wszystko jest uwalone, to od razu wam mówię. Że no niestety, albo trzeba to pokochać, albo zrezygnować z tej rasy, po prostu. Także co, podsumowując, wiemy, że to są uparciuchy, wiemy, że brudzą, wiemy, że są niezbyt wylewne w uczuciach. Mi osobiście to pasuje. Jakby ja też cenię sobie swoje miejsce. Mi osobiście jest to fajne, że on tak bardzo nie jest natrętny. Czasami żałuję, że jak siedzę sobie na kanapie, to on nie przyjdzie, nie położy się i sobie ze mną nie posiedzi, chociaż czasami go do tego zmuszam. I on wtedy ma takie Jezu, muszę. Ale no czasami musisz po prostu, bo między innymi po to tutaj jest. Czasami przykro. O Jezus!
Kwestia brody. Bo jak widzimy, Czałczał ma kryzę, więc jak pije, logiczne jest to, że się chlapie. Sposób na to jest taki, że można kupić miskę niekapek. Nam się sprawdziła, czy niektórym czytałam tam na forum, że nie. Nam tak. Ale kiedyś została rozjechana ta miska, niestety przez przypadek, więc już jej nie mamy. Także radzimy sobie ze ściereczką po piciu się wycierania. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale biorąc takiego szczeniaka, bierzecie za niego dużą odpowiedzialność, jak przy każdej rasie. Ale w tym przypadku, w związku z tym, że one mają predyspozycję do tych dysplazji, tutaj masz, to niestety, tutaj trzeba się bardzo mocno przyłożyć, żeby mieć czyste sumienie, że zrobiliście wszystko, co w waszej mocy, żeby ten pies no, niczego nie złapał, jeśli chodzi o dysplazję. Jest to kwestia suplementacji, to jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze, bo drugą ważną rzeczą jest ograniczenie szczeniaka, żeby nie skakał, nie biegał, nie ślizgał się. A to jest, no nie oszukujmy się, młodego psa w takim wieku rozwojowym roznosi energia, on chce biegać, on chce skakać. No ale tutaj jest wasze zadanie, żeby niestety go tutaj troszeczkę pohamować. Osobiście polecamy po prostu okleić podłogi, czy wykładziną, my tak mieliśmy, czy też jakimiś takimi puzzlami dla dzieci, no żeby te bieganie i takie ślizganie, skakanie do maksa ograniczyć. Nie ma mowy w ogóle, musicie to zrobić, jeżeli chcecie mieć zdrowego psa. Kolejna sprawa jest taka, że nosimy po schodach. Nosimy po schodach do około pół roku, aż on w końcu no, zacznie jakoś się to wszystko ze sobą sklepiać. No i te badania, tam pierwsze bodajże trzeba wykonać chyba w wieku 6 miesięcy. My robiliśmy chyba trochę wcześniej przez tą łapę, ale nie chcę was kłamać, jakby to jest niepotwierdzona informacja. Bardzo dużo osób pyta, czy on dużo z niego sierści wypada. Wiecie co, no powiem tak, no wypada. Nie tyle co z kotów, bo mają dużo bardziej niż Kylo, ale Kylo też linieje. Radzimy sobie w ten sposób, że on po prostu idzie do groomera, oni go porządnie wydmuchają, wykąpią i przez dłuższy czas jest spokój, jeśli chodzi o ten włos. I chodzisz do cioci Kasi. Czekaj, jeszcze etropium, no to dobrze powiedziałam? Etropium się mówi? O kurde. Dobra, to się entropium się nazywa ta choroba, jeśli chodzi o powieki. Pomyliłam się, tam źle wypowiedziałam to słowo. Okay. Socjalizacja tyczy się każdego psa, niezależnie od rasy. Ale u Czałczała jest predyspozycja do agresji. I my tutaj nacisk na socjalizację musimy kłaść nieco większy niż właściciele innych psów. Wiadomo, że każdy powinien w ten sam sposób, ale jednak tutaj wchodzi w grę ta agresja, więc myślę, że powinniśmy się tutaj troszeczkę bardziej do tego przyłożyć. Duże znaczenie tutaj mają oczywiście rodzice psa, hodowla, wiadomo, jak wprowadza szczeniaka w życie, no i później oczywiście my. Także bardzo duży nacisk na socjalizację również wstawiamy. Czyli podsumowując, Czałczały są przekochanymi psami, jeżeli mamy do nich odpowiednią rękę i potrafimy sobie poradzić z wychowaniem. Musimy się uzbroić w dużą cierpliwość, bo nie są za łatwe w obsłudze, są uparte, troszeczkę brudzą, nawet troszeczkę bardzo, więc na to też trzeba się niestety przygotować. I tak samo trzeba się przygotować na to, że jakiekolwiek pieniądze mogą iść tutaj w ruch. Ja już, kochani, będę kończyć tego vloga i ten poradnik. Niestety rozładowuje mi się kamera. Życzę wam miłego dnia i widzimy się w następnym vlogu. Bye!